Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Z narkotykami do pracy grożą mu 3 lata. Zabezpieczone środki okazały się metamfetaminą. Chcą podwyżek, pikietowali przed siedzibą CBJ-u. W tej firmie wymaga się najwyższych kwalifikacji, wykształcenia wyższego, a płaci się tym pracownikom, tym paniom, laborantkom, chemiczkom, praktycznie tak jak niewykwalifikowanym robotnikom. Wychodził z pracy, zgubił zawiniątko. W środku policjanci znaleźli narkotyki. 31-latek został zatrzymany za posiadanie środków odurzających, ale to nie jedyne, za co odpowie mężczyzna. 31-latek został zatrzymany przez ochroniarzy jednego z zakładów pracy. Przybyły na miejsce patrol mundurowych w obecności zgłaszających pracowników ochrony oraz samego 31-latka. Postanowili sprawdzić, co dokładnie znajduje się w upuszczonym przez mężczyznę zawiniątku. Jak się okazało, wewnątrz aluminiowego opakowania znajduje się biała, skrystalizowana substancja. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, doprowadzony do jaworskiej jednostki. Zabezpieczone środki okazały się metamfetaminą. Jak się okazało, to nie jedyne przewinienie, za które odpowie 31-latek. Badanie testerem narkotykowym wykazało w organizmie mężczyzny, iż znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych. Śledczy po zgromadzeniu materiału dowodowego przedstawili mężczyźnie zarzut posiadania środków psychotropowych, natomiast mężczyzna usłyszy jeszcze zarzut i będzie tłumaczył się w sądzie za to, że podjął pracę, znajdując się w stanie po użyciu środków psychoaktywnych. Mężczyźnie grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd. Domagają się 30% podwyżek i nie chcą pracować we wszystkie weekendy i święta. Takie postulaty przedstawili pracownicy Centrali Badań Jakości oraz wspierający ich przedstawiciele związków zawodowych. Kilkadziesiąt osób zebrało się przed siedzibą spółki, aby zorganizować pikietę. Ogłaszam manifestację za otwartą. Kilkadziesiąt osób wyposażonych w wuwuzele, trąby i gwizdki domagało się większych pensji i godnych warunków pracy. Przed siedzibą CBJ-u odczytali w sumie 11 swoich postulatów. Przede wszystkim chodzi im o 30% podwyżki płac i nie chcą pracować w każdy weekend i święta. 2. Wypłacenie premii rocznej za rok 2021 na poziomie minimum 8,5%. Przyszliśmy tutaj dzisiaj pod biuro zarządu CBJ-u, po czym przejdziemy jeszcze pod biuro właściciela, czyli zarządu KGHM-u, żeby zamanifestować i pokazać, jaka jest sytuacja przede wszystkim płacowa w tej firmie. W tej firmie wymaga się najwyższych kwalifikacji, wykształcenia wyższego, a płaci się tym pracownikom, tym paniom, laborantkom, chemiczkom, praktycznie tak jak niewykwalifikowanym robotnikom. Robotnicy niewykwalifikowani zarabiają więcej niż ci pracownicy. Problem zdaniem związku dotyczy około 500 pracowników, a przede wszystkim kobiet zatrudnionych w Centrali Badań Jakości. Zdecydowałam się tylko dlatego, ponieważ sytuacja finansowa w firmie nie jest za ciekawa. Można zobaczyć sobie na stronach internetowych o opiniach CBJ-u, jak ludzie odchodzą z firmy po miesiącu czasu, więc pracując świątek, piątek i niedziela, nie chciałabym tu mówić kwotami, tak, bo to nie o to chodzi. Po prostu KGHM, 100% udziałowiec, nie traktuje poważnie naszej firmy. W tym zakładzie chyba jest największa fluktuacja w stosunku do innych zakładów na naszym terenie, bo sięgająca około 13%. I ona wynika nie z tego, że przechodzą pracownicy na emeryturę, czy szukają innej pracy. Odchodzą wysoko wykwalifikowani z długoletnim stażem pracownicy do innych zakładów, żeby więcej zarabiać. Ludzie na stanowiskach kierowniczych w CBJ-cie szukają pracy na stanowiskach robotniczych w KGHM-ie, żeby polepszyć sobie byt. Protestujący chcieli postulaty zanieść do władz spółki, ale nikt nie otworzył im drzwi i nie wyszedł do protestujących. Nowa szczepionka na COVID-19 dostępna już w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Została dostosowana do wariantu Omikron. Szczepić się mogą nią dzieci, które skończyły 12 lat. Nowa szczepionka przeciwko COVID-19 jest już dostępna w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Została zaktualizowana do wariantu Omikron. Ona zawiera mRNA
tego oryginalnego szczepu SARS-CoV-2 i mRNA wariantu Omikron oraz jego podwariantów. Tam jest kilka tych podwariantów. Dostępna jest już od poprzedniego czwartku. Dawką przypominającą można się zaszczepić od firmy Pfizer oraz Moderna. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by dawki przypominające przyjmować od jednego producenta. Szczepienia są dostępne dla dzieci od 12 roku życia. Ponieważ nie ma wiedzy w tej chwili, w jaką stronę będzie przebiegał rozwój wirusa, czy będą to następne podwarianty, czy być może nowe warianty się pojawią, Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby w ogóle przyjąć dawkę przypominającą, żeby nie zapominać o tym. My posiadamy jako jeden z niewielu punktów obydwie szczepionki z obu firm. Punkt szczepień jest czynny w czwartki od godziny 14.30 do ostatniego pacjenta. Dziennie przyjmowanych jest około 100 osób. Ewa Todorow, rzecznik prasowy Głogowskiego Szpitala Powiatowego, informuje jednak, że jeśli chętnych będzie dużo, godziny pracy punktu szczepień zostaną wydłużone. Rzeczniczka przypomina również, że pracownicy szpitala mogą przyjechać na szczepienie do osób, które nie są w stanie sami przyjść do punktu szczepień. Absolwenci klasy roku 82 Legnickiego Energetyka spotkali się po latach. Jak nie trudno przewidzieć, było sentymentalnie wzruszająco, a wspomnienia często prowadziły do wniosku. Dziś to nie do pomyślenia. Co to jest? Teczki? Teczki personalne? Ojejku, nowego kopiownika się dostali! To była wyjątkowa klasa o profilu elektronicznym, jedna z zaledwie trzech na Dolnym Śląsku. Większość uczniów myślami była już w dorosłym świecie inżynierów, większość osiągnęła zawodowy sukces. 40 lat po ukończeniu Energetyka spotkali się, by wspominać i odświeżyć kontakty. Powitała ich dawna wychowawczyni, niezwykle zadowolona tak z efektów swojej pracy, jak i postawy dawnych podopiecznych, czy ich późniejszych życiowych decyzji i osiągnięć. Jestem bardzo dumna i muszę przyznać, że się od czasu do czasu pochwalę takimi absolwentami. Byliśmy na Olimpiadzie Historycznej, tak, chyba wtedy. Nie tylko historycznej, fizycznej, chemicznej. Matematycznej. Wyróżnik tej klasy, jak wspominają absolwenci, to niespotykana wręcz jedność. Uczniowie nie tylko wspólnie spędzali godziny w murach szkoły, ale też przez całe 5 lat korzystali z opieki pytetekowskiej, by zwiedzić niemal całą Polskę. W trakcie weekendów ławkę zamieniali zatem na namioty czy pokoje w schroniskach. Kiedyś nie było czegoś takiego, że się podjeżdżało gdzieś, tak? To trzeba było te 20 km z plecakami, z namiotami zrobić, rozbić. W związku z czym niesamowicie myśmy się zintegrowali. To jest takie rzadkie wśród nawet naszych znajomych, jak opowiadamy. Klasa była elitarną, o czym świadczy fakt, że podobne poza Legnicą istniały wówczas tylko w Dzierżoniowie i Wrocławiu. Jednak to właśnie możliwość turystycznego poznawania kraju zapewniła wówczas uczniom, a dziś absolwentom coś, czego nie da się przecenić. Uważam, że klasa była wyjątkowa, się wspomagaliśmy nie tylko w czasie lekcji, po lekcjach, masa wspólnych wyjazdów. Praktycznie nie było weekendu, żebyśmy nie spędzali z sobą czasu. Nie wpadł tutaj. Gdybyśmy się tutaj zamykali w kiblu, paliliśmy papierosy, trzymaliśmy drzwi, ale jeden z nauczycieli wpadł na genialny pomysł, nie? I wlewał wodę tam. Spotkanie służyło wspominaniu anegdot, jak ta o pisaniu matury boso, czy spaleniu mundurków na szkolnym dziedzińcu. Poczucie wspólnoty i wiedza, jaką wynieśli z murów Energetyka absolwenci roku 1982, pozostały do dziś. Warto wspomnieć, że na liście obecności z tamtej klasy przygotowanie do zajęć zgłaszali m.in. generał Mirosław Różański, czy prezydent Lubina Robert Raczyński. Dostaliście nagany jako klasa, która najwięcej godzin opuściła. W całym technikum, tak, w piątej klasie. Znaczy myśmy zbiorowo uciekali, nie? Tak, i zbiorowo, i indywidualnie, tak. Były takie, byli rekordzi. Mimo że nie chciała pomocy, nie odpuścił i dzięki temu uratował jej życie. Dzielnicowy z lubińskiej jednostki ZENT zainteresował się samotną seniorką. Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zainteresował się losem samotnej staruszki. Kobieta wielokrotnie odmawiała pomocy, twierdząc, że jakoś sobie radzi. Policjant jednak nie odpuścił. O pomoc poprosił również dozorczynię. W zeszłym tygodniu doszło do takiej sytuacji, że dozorczyni podeszła pod drzwi tej kobiety, zapukała, jednak nikt nie otwierał. Starsza pani poprosiła o zakup butelki wody. Dozorczyni to zrobiła, postawiła pod drzwiami, jednak kiedy na drugi dzień przyszła pod drzwi, zobaczyła, że butelka jest nienaruszona. Wówczas poprosiła o pomoc dzielnicowego. Policjant szybko zorganizował pomoc, wezwał strażaków oraz ratowników medycznych. Ponieważ kobieta nie otwierała, wyważono drzwi do jej mieszkania.
zachowania. Okazało się, że kobieta jest w bardzo złym stanie, musieli ją cucić. Okazało się, że nie pamięta, gdzie się znajduje, jaki jest dzień tygodnia, kiedy ostatni raz piła i jadła. Seniorka została zabrana do szpitala. Policjanci apelują do mieszkańców, by nie byli obojętni na los starszych osób i informowali dzielnicowych o swoich sąsiadach, którzy potrzebują pomocy. Związek Dużych Rodzin 3+ proponuje zdrową alternatywę na beztroskie rodzinne popołudnia. Już w najbliższy weekend pierwsza ze sportowych sobót. Kto najwięcej strzeli do mnie? Od 3 lat lednickie koło Związku Dużych Rodzin 3+ organizuje projekty dedykowane właśnie rodzinom. Dotychczas były imprezy rekreacyjne, często pod chmurką, a także m.in. zróżnicowane tematycznie warsztaty. Tym razem czas na strawę dla zdrowego ducha w zdrowym ciele. Czeka nas 18 wydarzeń. Spośród tych wszystkich 18 wydarzeń połowa to będą wydarzenia sportowe. Na największym obiekcie sportowym krytym w Legnicy, także nie straszny nam deszcz, śnieg. Cykl sportowych sobót rusza już w tę najbliższą, 15 października. Pierwsze atrakcje od godziny 15 na obiekcie Akademii Piłkarskiej Juventus. Jak zapowiadają organizatorzy, sportowych atrakcji nie zabraknie. Będą zaproszone różne kluby nasze legnickie sportowe, które ochoczo przyjęły zaproszenie i chcą też krzewić sport w Legnicy, więc będzie się działo. Będzie kilka dyscyplin, około 10 dyscyplin sportowych tutaj w jednym miejscu, w jednym czasie przez te 2 godziny. A wśród dyscyplin także te z pozoru nieco mniej przystające do najpopularniejszych rodzinnych zdrowych aktywności. Można będzie zatem przekonać się, czy nawet zakochać w boksie. Chcielibyśmy pokazać ludziom, że to nie tylko bójki, że to nie tylko krew. Pisz pozycję bokserską. O, patrz, nóżkę jedną. Do tyłu. O. Patrz, jaka pozycja bokserska. Całe rodziny można w to angażować i wszyscy razem mogą ćwiczyć. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Organizatorzy gorąco zapraszają zainteresowanych, w szczególności rodziny, nie tylko te duże. Czas zatem na sportowe soboty. To wszystko w tym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.